Po prostu, jeżeli ktoś się decyduje na studiowanie projektowania, to wiadomo, że to jest służba człowiekowi. Z jednej strony powiem, że wszystko zależy od nas, że trzeba stawiać na własne marzenia, a z drugiej strony no czasami zdarzają się sytuacje, że nam się potknie noga, prawda? Ale ważne jest to, żeby potrafić się podnieść, myślę, zawsze. Te inne talenty wychodzą właśnie, kiedy pojawiają się na Twojej drodze ludzie, którzy potrafią je w Tobie zauważyć i z Ciebie je powyciągać. Ale głowy ci nikt nie ukradnie. Kreatywność jest motorem rozwoju świata. Nawet, żeby założyć własną firmę, która pozwoli ci dobrze żyć, to też jest potrzebna ta kreatywność. Ja się dowiaduję na pewno ciągle jednej rzeczy: że nie wiem, co we mnie siedzi. Dzisiaj większość ludzi chodzi ze spuszczoną głową i trzeba też młode pokolenie na to uwrażliwiać, jak ważne to jest, żeby podnieść ten wzrok wyżej. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. absolwentka wydziału architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego ASP w Poznaniu. Artystka, architektka, projektantka, dyrektorka artystyczna i kuratorka wielu wystaw. Tworzy również rzeźby, instalacje i scenografię. Laureatka trzech stypendiów artystycznych i konkursu rzeźbiarskiego Third Millennium we Włoszech. Właścicielka studia designu w Mediolanie. I jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci oraz ambasadorka polskiego designu na świecie. Przed Wami Dorota Koziara. Witam Państwa serdecznie. Jaka piękna prezentacja. <śmiech> no, <śmiech> dziękuję miło. bardzo. Postarałem się. <laughs> Witam Cię serdecznie Doroto w podcaście. Ty tu tworzysz. Bardzo jest mi miło, że w swojej podróży znalazłeś parę minut na to, żeby porozmawiać. Przyjechałam tutaj, Robert, specjalnie do Lublina. No, fakt, że jestem w podróży, ciągle jestem w podróży, ale nie mogłam odmówić Twojego zaproszenia z dwóch względów: że cenię Cię bardzo jako człowieka i jako artystę, fotografa, ale Ty masz też szerokie zainteresowania i, i też potrafisz, pomimo Twojej pracy twórczej, co się rzadko zdarza. Zapraszać i rozmawiać o nurtujących Cię tematach z innymi i promować też innych. To nie jest taka wspólna cecha. A drugi powód jest taki, że ja po prostu uwielbiam Lublin. To jest miasto o przedziwnej magii, nie tylko z punktu widzenia architektonicznego, renesans, wpływy Włoch, w których ja mieszkam na co dzień, ale ludzie, którzy tutaj urodzili się, dorastali, historia Lublina. I taka, takie zagęszczenie, właśnie kreatywnych ludzi w różnych dziedzinach. To jest nieprawdopodobne. No, bardzo Ci dziękuję za te dobre słowa. To w zasadzie podcast jest o Tobie, nie o mnie, więc to się wytnie. <grym> Mam nadzieję, że nie. <grym> no i spotykamy się na lubelskim Starym Mieście kolejny raz, już chyba czwarty. Tym razem siedzimy na Grodzkiej w restauracji kulturalnej, której serdecznie dziękujemy za. Pomoc w nagraniu i gościnę. Każde spotkanie z tobą tutaj, ja wspominam, jako naprawdę fantastyczny czas. Odkąd ja pamiętam, jesteś ciągle zajęta. Z tego co wiem, no to stres raczej i taki pęd nie sprzyja kreatywności. Jak ty sobie z tym radzisz? Podzielam, myślę, zdanie większości, że jeżeli ktoś robi w życiu to, co robi z pasją, jeżeli wybierze Właśnie jako zawód, będzie dążył do tego, żeby taki zawód wykonywać, coś, co bardzo mu odpowiada, to tak naprawdę nie czuje, że pracuje. Więc. To jest wielkie szczęście w życiu, móc robić to, co się lubi robić, bo się człowiek tak nie męczy. Mm -hmm, tak. Nawet wiele podróżując, a podróże kształcą, to stare powiedzenie i zachęcam młodych zawsze do tego, zwłaszcza po studiach, czy w trakcie studiów. Teraz my nie mieliśmy takiej możliwości, żeby wyjeżdżać w ramach Erasmusa, bo każda podróż to jest nowe doświadczenie, nowa lekcja poznajemy nowe miejsca, inne kultury. I to, że ludzie tak naprawdę na świecie wszędzie są tacy sami, tylko trzeba z nimi rozmawiać i ich poznać, i to może nas tylko wzbogacić, właśnie ta multikulturowość. Mhm. Tak pozytywnie pojęta. Ja też mam takie doświadczenia, właśnie z wyjazdu, gdzie na, na jakiejś takiej wymianie studenckiej, gdzie byli ludzie z całego świata, z praktycznie każdej kultury. No, i to był świetny czas, naprawdę. Wszyscy się dogadywaliśmy super. To wynika też właśnie, zawsze tak jest, że ludzie, jak się czegoś boją, a boją się czegoś nowego, jak nie znają czegoś, no to podchodzą do tego bardzo ostrożnie, prawda? I czasami to się właśnie przekształca w strach. I może to jest tak jakby odpowiedź na to, że większość ludzi dorosłych nie uważa się za kreatywnych, no bo jednak, żeby być kreatywnym, to trzeba wyjść poza te swoje zwyczaje, utarte ścieżki i, i coś nowego spróbować, nie? Ja uważam, że człowiek w każdej dziedzinie musi być kreatywny. Yy, oczywiście są takie zawody, które mogą sobie na tą kreatywność pozwolić mniej lub więcej. Ale nie tylko artysta jest kreatywny, czy to aktor, czy sztuk wizualnych artysta, czy muzyk, czy fotograf, ale też adwokat. Lekarz też musi być kreatywny, lekarz też musi, bazując na swojej konkretnej wiedzy, móc spojrzeć często świeżo na pacjenta zupełnie. Ty jesteś dziewczyna ze wsi. Tak. <noise> Jak to się stało, że, że dziewczyna ze wsi trafia do jednego z najbardziej wziętych projektantów, designerów i jednego z najlepszych atelier designu w świecie? Oczywiście na to, jaką drogą pójdziemy składa się wiele elementów, ale myślę, że najważniejsze są marzenia i nasza wyobraźnia od dziecka. Pomagają nam w tym rodzice, dziadkowie. Ale czasami też nauczyciele, których spotkamy na swojej drodze. Ja miałam zawsze wielkie szczęście do nauczycieli od, od szkoły podstawowej. Natomiast, no, też jest to związane z, w ogóle ze szczęściem, oczywiście. To jest jeden z elementów, ale ciężka praca również. Natomiast. Te marzenia dla mnie osobiście mają, no nie wiem, tak 60%, 70%, cała reszta, to jest znacznie mniej tych, tych, tych kawałków, które się na to składają. Mhm. Myślę, że niezależnie od tego, gdzie człowiek się rodzi, te marzenia ma. Prawda? Przyjaciół od dzieciństwa, ludzi, z którymi się bawisz od dziecka. Myśmy, ja akurat miałam szczęście wychować się właśnie na wsi, gdzie szereg dzieci całymi dniami, wiesz, biegaliśmy po polach, organizowaliśmy różne gry i zabawy, bawiliśmy się w nagrywanie filmów, w westerny, w filmy o wojnie, oczywiście był reżyser, były aktorki i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy kółko plastyczne na wsi i to kółko plastyczne prowadziła nauczycielka, w której mieszkaniu ja dzisiaj Mieszkam i ona nie miała własnych dzieci, dlatego miała szczególne podejście do, do tej swojej pracy nauczycielskiej. Ale to nie znaczy, że była taką, wiesz, grzeczną panią nauczycielką, która po prostu wrażliwa malarka. Ona nam dawała po łapach linijką nieraz i, i miała swój temperament, ale organizowała nam zajęcia pozalekcyjne, gdzie my w długie wiejskie wieczory w listopadzie, gdzie szaro bura za oknem, mogliśmy wybrać, czy chcemy slajdy, i oglądać chcę, bo wtedy były slajdy, tak. slajdy z właśnie z rzutnika ze stylem architektonicznym. Pani pytała, czy chcecie styl gotycki, czy chcecie styl romański. I ona nam o tym opowiadała. Wiesz, ja już pomijam to, jak dzisiaj dzieci jakie mają szanse w szkole podstawowej. No jaka czy dostępność jest jaka w ogóle, jest materiałów, do... informacji i zasobów, wszystkiego. Te inne talenty wychodzą właśnie, kiedy pojawiają się na twojej drodze w szkołach też ludzie, którzy potrafią je w Tobie zauważyć i z Ciebie je powyciągać, mhm. prawda? To szczęście, jakie ja miałam, to właśnie było to, że, że miałam szczęście do takiej nauczycielki, pomimo tego, że to jest wieś. Mogą to być rodzice, które dzieci, którzy dzieci dowożą do szkół i tak dalej, ale muzycznych na przykład. Nie, nie zawsze na wsiach jest taka możliwość. Ja zawsze to chciałam. Prawda grać na jakimś instrumencie. W domu miałam skrzypce po dziadku. Marzyłam o tym, żeby grać Chopina przy otwartym oknie u mnie na wsi, na pianinie, no ale nie miałam takich możliwości. Dzisiaj chętnie bym się nauczyła grać na saksofonie, ale, o, ale nie wiem, czy mi się to zdarzy. Dostałam kiedyś klarnet, żeby zacząć w ogóle grać na saksofonie. Powiedziano mi, że trzeba zacząć od klarnetu, że tak będzie łatwiej. Ale niestety w Mediolanie, w mieszkaniu miałam złodziei. Okazało się, że to byli cyganie akurat, bo oni kradną różne takie błyszczące rzeczy. Błyszczący i, 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 tak, i ukradli klarnet. Tak, i ale. biżuterii za dużo nie miałam, bo właśnie tak jak powiedziałam na początku, jej nie noszę, ale y, właśnie ukradli mi klarnet. Reasumując ten, ten, ten temat, urodziłaś się na wsi. Ja myślę, że to było wielkie szczęście, że ja się urodziłam na wsi, bo dorastałam blisko natury. Oczywiście, gdybym była w Warszawie, może bym y, zamiast w chórze kościelnym występowała i zamiast śpiewać psalmy, występowałabym, nie wiem, w zespole Gawenda. To było marzenie w, o, w tak, czasach mojego ten dzieciństwa ten wszystkich y, śpiewających dziewcząt i chłopców w całej Polsce, ale. Ale ten kontakt z naturą, taki rytm wiejski, wiesz, świętowania, ten kalendarz wiejski. To wszystko dzisiaj odbieram jako bogactwo, a marzenia pozwoliły mi na to, żeby robić w życiu to, o czym marzyłam. Mhm. No fajnie, no mówisz, praca, marzenia, szczęście, ale charakter. Ja się pytam o cechy. Charakter, charakteru. A ten no. się wyrabia myślę przez lata. Bo kiedyś byłam taką bardzo wiesz, zahukaną, wstydliwą dziewczynką. Nie miałam brata, miałam młodszą siostrę, z czego się bardzo cieszę. Dominowałaś A, ale, trochę? Ale nie, ale właśnie nie? koleżanki, które miały na przykład czterech braci. One były mocne, bo one miały no za tak. sobą czterech braci, a ja byłam... Musiały się trochę też i w domu przy, przećwiczyć, też, nie? żeby tak, się tak, nie tak. dać stłamsić. No, ja byłam raczej delikatną taką osobą, ale miałam zawsze wielu przyjaciół. Myślę, że to można sobie na no, różne sposoby zdobywać ten świat I, i charakter się wyrabia. Myślę, że to życie ci wyrabia. Ja kiedyś na przykład bardzo bym się wstydziła wypowiadać publicznie, Dzisiaj nie powiem, że to lubię, ale radzę sobie z tym, bo wiem, że jeżeli chcę coś ludziom przekazać ważnego albo przyjemnego, no to nie ma na to innego sposobu, prawda? Alessandro Meddini. Kiedy mówisz o tym człowieku, zawsze używasz słowa maestro. To nie jest moja nazwa. To nie ja go tak pierwszy raz nazwałam. Świat go tak nazwał. Maestro, czyli mistrz. Tak. Do niego przyjeżdżali młodzi ludzie kształcić się z całego świata. I ja byłam jedną z nich. I, i, I na pewno Włosi sami o tym mówią. Maestro di design italiano, czyli mistrz włoskiego designu. Takich mistrzów w historii włoskiego designu. Jest wielu w porównaniu tutaj patrząc z perspektywy polskiej, natomiast no, jest to kilka wybitnych postaci, które tworzyły to made in Italy historię włoskiego właśnie projektowania i zarówno w dziedzinie designu, jak i architektury. Mendini na dodatek był też krytykiem designu i, i był szefem wielu znaczących pism. Wielokrotnie był dyrektorem najstarszego na świecie pisma Domus Magazine. Mhm. Tworzył pisma o projektowaniu sam, też jak na przykład pismo Modo. No więc nie bez powodów jest ten maestro, otwierał nowe kierunki. Mhm, tak, o tym jeszcze zapytam, ale powiedz mi, jaka była ta relacja między wami, bo to chyba nie było tak uczeń, mistrz i tyle. On był dla mnie jak ojciec, jak mój drugi tata, za granicą, absolutnie. Ale też ta relacja była z punktu widzenia. Profesjonalnego, taka rozwijająca się. Najpierw byłam u niego starzystką, u niego i u jego brata. Francesco. Po trzymiesięcznym stażu u nich zaproponowali mi pracę, czego ja w ogóle nie brałam pod uwagę, już byłam spakowana, więc wyszłam ze studia na plac do budki telefonicznej, żeby zadzwonić do mojej mamy. Co ja mam teraz zrobić? Oni mi zaproponowali pracę, nie było tego w programie i moja mama wtedy wykazała się, myślę, że to była dla niej ciężkie, ale okazała się tutaj po raz kolejny wielka i powiedziała, dziecko to jest twoja decyzja, to jest twoje życie. Zaproponowali mi pracę na bardzo dobrych warunkach, jak najstarszemu architektowi w ich studio. Z biegiem czasu, kiedy już odeszłam z Atelier Mendini, byłam kuratorem jego wystaw. Myślę, że to była dla mnie najlepsza szkoła projektowania z tego punktu widzenia, że zarówno Mendini i jego studio łączyło sztukę z projektowaniem. W moim życiu te dwie rzeczy się przewijały zawsze, też od początku. Było to mi bliskie bardzo to, co się dzieje w Atelier Mendini, plus taka chęć mówienia o designie, próba zrozumienia z mojego punktu widzenia tego, jak wygląda ten polski design, chociażby. Mendini robił to w kontekście całego świata. Wspomniałaś o tym maestro, odszedł chyba w 2019 roku, tak? tak? Co zostawił po sobie w Twoim twórczym myśleniu? Mendini, co zostawił po sobie? Pozostawił ogromną spuściznę i ogromny wkład na poziomie międzynarodowym, tym samym we mnie. Mogę śmiało powiedzieć, że przeszłam różne szkoły. Wszystkie były znakomite, zaczynając od podstawowej, bo jak wspominałam, miałam świetnych nauczycieli. Natomiast czy w Poznańskiej, dzisiaj Uniwersytecie Artystycznym, wcześniej Akademii Sztuk Pięknych. Ja też studiowałam profesora Dreszera, biodesign. Tutaj chciałabym tylko taką małą dygresję wprowadzić, że nawet jak ktoś studiował malarstwo, bo się to może wydawać takie luźne bardziej, prawda, niż projektowanie czy architektura wnętrz, nawet jak ktoś to studiował i robił to z wielką pasją, to te pamiętam osoby, które to robiły nawet na uczelni w soboty, w niedzielę i po nocach, bo wtedy było można. One zaszły, Daleko i dzisiaj robią wystawy na Biennale w Wenecji, czy w innych częściach świata. Więc zawsze y, myślę, takim ważnym elementem jest właśnie ta pasja, i to, jak traktujemy to, co chcemy w życiu robić, i swoje talenty, jeżeli zdajemy sobie z nich sprawę, jeżeli je odkryjemy. Może być tak, że przez lata, nawet jak je odkryjemy, to nie. To nie zawsze traktujemy je poważnie, że to jest taka wartość, dzięki której możemy żyć i się utrzymywać mm -hmm. też, prawda? A właśnie powinno się stawiać na to. I jeszcze tylko powiem o Mendinim, a potem przejdziemy do innych tematów na pewno, bo tu się wiele wątków mi z sobą Robert <noise> nakłada. To, co zostawił Mendini, to na pewno pustkę. Przynajmniej we mnie, poza tym, że dał mi wiele, jeśli chodzi o mój rozwój, ale pokazał mi i nie tylko mnie, ale całym całemu atelier, wszystkim współpracownikom, myślę, wie, przez wiele lat, to, że tak naprawdę trzeba mieć dużą tolerancję do tego, co się dzieje dookoła nas i do właśnie innych kultur i do ludzi, którzy widzą rzeczy, a wykonują ten sam zawód inaczej niż my. I trzeba szanować każdego człowieka. Sandro, to była dla mnie bardzo ważna lekcja, że taki człowiek na takim poziomie, taki sławny na całym świecie, on naprawdę każdego człowieka traktował w taki sam sposób. Niezależnie, czy to był dyrektor jakiegoś ważnego muzeum, czy to był portier w hotelu, on się z nimi wszystkimi witał w taki sam sposób. Więc niezależnie od tego, co robimy w życiu i gdzie dokąd zajdziemy, to, to, to są takie podstawy. Mhm, tak, które ja... wyniosłam z atelier. To, czego mi brakuje samego Sandro i na tym się łapię czasami, to to, że jak ja miałam jakiś problem zawodowy, ja w ogóle ich, bo to już byli dziadkowie jeszcze właśnie te cztery lata temu, kiedy żył Sandro... Przynajmniej raz w tygodniu wracając z mojego studia, zazwyczaj to był piątek, widziałam, akurat przechodziłam obok atelier, bo było to zawsze blisko mojego domu, ja zawsze mieszkałam blisko atelier Mendini w Mediolanie, tak się złożyło. I widziałam ich tam pracujących i do późna w atelier, rozmawiających, więc ja ich często odwiedzałam i Sandro i Francesco przynajmniej raz w tygodniu. I brakuje mi tych rozmów, brakuje mi nawet takich, wiesz, jak miałam jakieś takie problemy z klientami czasami, które wydawały mi się czymś, z czym sobie nie poradzę, co po prostu nie wiem jak się zachować w takiej sytuacji. Zwłaszcza w Polsce, gdzie ten biznes był taki drapieżny przez lata, no tak. wiesz, gdzie Łokcie. dużo było sprytów w mhm. tym. Mało zasad takich, które ja poznałam, jak to funkcjonuje w sieci no to takie rozmowy z Sandrą, no, co on o tym myśli, jak ja powinnam się zachować, to były dla mnie bardzo ważne, dlatego mówię, że ta relacja była bardzo jak ojciec i córka. Ja poza tym bardzo się przyjaźnię z jego córkami i, i jesteśmy cały czas w kontakcie. Myślę, że to, to, czego nam brakuje, to właśnie tych rozmów. Był wizjonerem? Można Absolutnie powiedzieć. był wizjonerem i właśnie ja zresztą też napisałam tekst, który chciałam odczytać w czasie pogrzebu, bo okazało się najcieplejszy ze wszystkich tekstów, jakie powstały, bo ja napisałam bardziej o człowieku. I, I wykorzystałam też w tym tekście fragment tekstu, który Sandro napisał, kiedy Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu przyznała Sandro tytuł doktora honoris causa. I on napisał przepiękny tekst. I ten tekst, jak większość jego tekstów, był bardzo poetycki też. I niejednokrotnie spotkałam się z tym, że tłumacz. Ty sam zajmujesz się też tłumaczeniem mhm. tekstów. Wiesz, jakie to jest trudne, żeby wejść w to, co człowiek, co autor miał na myśli, prawda? Tym bardziej, jeżeli to są bardziej poetyckie teksty. Tak, no, mówi się, że tłumaczenie może być albo piękne, albo wierne. No właśnie. Akurat ten tekst, który miał być odczytany na ceremonii doktora Honoris Causa, był naprawdę taki bardzo poetycki. Więc tak naprawdę to ja go przetłumaczyłam, bo po prostu czułam tą osobę. No tak. Sandro, jeżeli mówimy o mistrzach i o tym, czego mi brakuje, brakuje mi mistrza po prostu. Był mistrzem nie tylko moim, ale Sandro napisał y, takich kilka zdań o tym, że dzisiaj, dzisiaj większość ludzi chodzi ze spuszczoną głową i przez to nasze pole widzenia się bardzo zawęża. I myślę, że to tak przenośni też to, czym jesteśmy bombardowani, telewizor i internet ciągle, wiesz, mamy te monitory przy sobie, już tak bardzo generalizując, więc... Niby mamy cały świat w zasięgu ręki. Ale tak naprawdę ale... mamy niskie horyzonty i wystarczy podnieść głowę. I jak ważne jest to, żeby podnieść tą głowę i zmienić linię w ogóle patrzenia, linię horyzontu, prawda, Gdzieś, gdzie tak właściwie wszystko się zaciera i gdzie jest jakiś moment, gdzie myślimy o nieskończoności. I myślę, że to bardzo można porównać, może zbyt abstrakcyjnie teraz to zabrzmi, ale można to porównać do kreatywności, bo wracając do dzieciństwa na wsi, od samego początku coś, co miałam, takie przekonanie, że w tym, co ja robię, czy ja rysuję w szkole podstawowej, czy to się działo, czy już jako dorosły człowiek y, wykonujący swój zawód u mnie w studio, jak ja dostaję jakiś temat, to najfajniejszy jest taki moment, właśnie niewiadomy. Wiadomo, że on y, też trwa krócej już, jak jestem teraz dorosłą osobą, niż jak byłam początkującym projektantem. Y, taki moment. Y, y, tak, Taki moment, kiedy jest coś niewiadomego, mhm. ale ja wiem, że jak ja zacznę rysować, biorę pod uwagę oczywiście, analizuję ten temat, dużo rysuję i dla mnie samej jest to ciekawy moment, ponieważ ja rysując, myśląc o tym intensywnie, dopiero mogę się przekonać, co tak naprawdę we mnie siedzi. I znowuż wracając do kreatywności, myślę, że ma to każdy człowiek, tylko trzeba umieć to z siebie wydobyć, a jednym z takich sposobów jest praca. Mhm. Albo to, że się zacznie w ogóle to robić, jak gra na instrumencie, coś, czego ja nie zaczęłam, prawda? Skąd wiemy, że tego nie potrafimy, jeżeli nie zaczniemy tego robić? Yy, więc myślę, że. A jestem przekonana, że każdy ma człowiek, wiesz, jakieś talenty w sobie. I, i te talenty też bym. Nie zawężała tą kreatywność do tego, że robimy coś właśnie dodatkowo, że ta kreatywność się wiąże z jakimiś dodatkowymi działaniami. Nie, to może być nasze życie, nasze życie zawodowe, tak jak mówię. Może to być kreatywność w przypadku lekarza, w przypadku adwokata, w przypadku projektanta na pewno bardziej tak potocznie znana, prawda, ale świeży punkt widzenia i i takie patrzenie na świat i to miał Mendini, oczami dziecka, tak naprawdę. Nie, nie, nie myślę tutaj o naiwności, ale właśnie o tej świeżości, żeby się nie zamykać w jakichś schematach, prawda? Dziecko nie ma schematów. I to jest bardzo ważny czynnik kreatywności, właśnie. A zastanawia mnie, czy pamiętasz jakieś jego kreatywne zwyczaje? Wiesz co, coś co mi przychodzi do głowy, to to, że na przykład w przypadku architektów znam takie dwie grupy. To są tacy, którzy zrobią wszystko, żeby ich studio było ich wizytówką, więc będą je mieli zaprojektowane od A do Z. To będzie coś, czym mogą się pochwalić również w pismach związanych z architekturą. I są tacy, którzy żyją bardzo skromnie, ich studia wyglądają bardzo skromnie i są bardzo kreatywni, ale na to własne otoczenie nie zwracają, znaczy nie myślą o własnym otoczeniu w taki sposób, że... Wizerunkowo. Wizerunkowy. Tylko oni muszą się w tym dobrze czuć po prostu. Też zależy od człowieka. Mendini był bardzo skromnym człowiekiem i, i myślę, że to nie jest osoba, o której można powiedzieć, że miał właśnie jakieś takie bardzo ekstrawaganckie, na przykład tak jak ci mówiłam, o skromności, mm. O dużej wrażliwości na drugiego człowieka. Tutaj chyba nie mogę nic przytoczyć takiego, co by mogło być szokujące w kategoriach nie, to nie gwiazdy chodzi. na przykład. To Ale to nie o to chyba raczej miałem na myśli coś takiego, co można by podpatrzeć i, i ukraść. Podpatrzeć i ukraść? Myślę, że model życia w jakiejś prostocie to jest na dzisiejsze czasy chyba coś, co warto podpatrzeć. Że możesz być wielkim człowiekiem, a ci najwięksi ludzie których spotkałam na mojej drodze życia, to się okazuje, że właśnie byli najbardziej skromni ludzie. Oczywiście zdarzają się też osoby, które emanują yy, swoją, nie wiem, talentem, yy, osobowością, tak żeby to było zauważalne, ale zdecydowana większość wybiera jakieś zaciszne miejsca do życia, a robią takie rzeczy, że znaję cały świat. Wspominałaś właśnie o takim trochę można powiedzieć zapatrzeniu w mistrza i tobie na pewno to nie grozi, ale można tak jakby się hmm, znaleźć w takiej sytuacji, że takie zapatrzenie w mistrza ogranicza naszą kreatywność, Absolutnie nie? tak, absolutnie. No ja znaczy wiesz, ja miałam już swój świat jak pojechałam do Mediolanu, ja... Po dwóch czy trzech latach pracy z Mendini wygrałam, z wygrałam ten konkurs międzynarodowy. Ja już robiłam swoje rzeźby, instalacje i wynajęłam na tej samej ulicy co Mendini własne studio, więc ja miałam dwa światy. I rzeczywiście one były zupełnie inne. To, co łączyło te światy, to tak jak wspomniałam na początku, połączenie sztuki i projektowania mhm. i kuratela wystaw. Natomiast no, mój świat był wtedy taki polski, taki... Naturalny, taki zgrzebny też, ale to była też i yy, po prostu inna wartość, wykorzystywanie materiałów naturalnych na przykład, prawda? Czy w projektowaniu, czy, czy, czy w moich rzeźbach i instalacjach. Może to Mendi niego fascynowało, bo podobno był mieszczuchem strasznym to prawda? Tak, był mieszczuchem, wychował się, urodził w Mediolanie. Yy, w, w, Dobrze usytuowanej, że tak powiem, rodzinie. Później mieszkali w, w Weronie, mieli piękne właściwie willę z wielkim ogrodem na obrzeżach, na obrzeżach Werony, na pewno to była bogata rodzina. Początki mieli różne, bo Sandro był jednym z założycieli słynnej grupy Alchimia która zrewolucjonowała ten włoski design. Francesco wybrał inną drogę, on był bardziej takim społecznikiem, wyjechał do Afryki, tam projektował szpitale i szkoły, ale to wspólne atelier, gdzie naprawdę zaczęła się ta międzynarodowa też ekspansja, powstało chyba jak on miał już po pięćdziesiątce, więc to jest też takie, taka rozmowa o kreatywności, wiesz, że nigdy nie jest za późno też na różne działania. Też można mieć różne okresy w życiu. Ale też pewnej wytrwałości, że robisz coś, robisz coś, pomimo tego, że powiedzmy nie ma spektakularnego sukcesu, a ty nadal to robisz. To wreszcie... no sukcesy były może mniej spektakularne, ale takie bardziej dotyczące może mówienia o designie, ale już takie konkretne na skalę międzynarodową, właśnie projekty, czy architektoniczne, czy związane z designem, czy dyrekcje dla różnych marek światowych, no to rzeczywiście to się stało później. Więc konsekwencja też. Jak, jak mnie się w życiu, wiesz, noga podwinie czasami, no. bo to jest ludzkie, przecież. No prawie, nie zdarzają się takie rzeczy. <noise> to ja zawsze no wstaję następnego dnia i mówię sobie, nawet jak mogę mieć, wiesz, taki dołek, i to następnego dnia wstaję i mówię sobie, dam radę. To jest tak, jakbyś miał zacząć coś od nowa, albo po prostu kontynuować, nie? albo odwrócić się i spojrzeć na to trochę inaczej, albo powiedzieć sobie, no na tym świat się przecież nie kończy, to nie jest najważniejsze. Ziemia nadal się kręci. Tak. Ale to też się z czasem wyrabia, myślę. Jak patrzę na swoją historię, to różnie te przeżywania w różnych momentach życia wyglądały. Nie? Później wchodzi doświadczenie też. I, I też jakaś dbałość o siebie też, że, że nie warto się denerwować też, aż no tak z, bardzo. Zanim zakończymy tę mm. y, część historyczną, że tak powiem. Mm -hmm. Zrobiłabyś coś inaczej w swojej drodze. Zmieniłabyś coś? Czy... Co by było, gdyby? No, właśnie. To chyba każdy sobie zadaje to pytanie, nie? Teraz byłam w Mediolanie. Po COVID-zie totalnie zmieniło się moje życie prywatne. Yy, mieszkam w takim lofcie, yy, gdzie jest podwórze. Wiem, że nade mną mieszka słynny włoski malarz, ale nie znam tego pana, tylko kłaniam mu się, wiesz, na dzień dobry. Czasami i idę wiesić, powiesić pranie na takim dużym tarasie. Wieszam to pranie i nagle wychodzi ten pan o lasce, już taki wysuszony, zmęczony tym upałem, bo w tym roku w lipcu te upały były nie, nie, nieprawdopodobne, zresztą nadal są. Opiera się o barierkę i zaczynamy rozmawiać o pogodzie, i w pewnym momencie on mówi coś zupełnie abstrakcyjnego, nie na temat. A się okazało, że bardzo na temat, bo mówi: wiesz co. Ja myślałem w życiu, że tyle rzeczy zależy ode mnie. Ale tak naprawdę to moje życie mi pokazało, że nie wszystko jest ode mnie zależne. Nie na wszystko mamy wpływ, cokolwiek byśmy tutaj nie robili wokół jakiegoś tematu. To naprawdę nie wszystko zależy od nas. I to jest, wiesz, takie to są dwa kanały. Że z jednej strony powiem, że wszystko zależy od nas, że trzeba stawiać na własne marzenia, a z drugiej strony no czasami zdarzają się sytuacje, że nam się potknie noga, prawda? Ale ważne jest to, żeby potrafić się podnieść, myślę. Zawsze. A co byś powiedziała ludziom, którzy powiedzmy kończą studia albo szukają swojej drogi, może zaczynają studia i, i, i myślą o, o takiej karierze jak twoja, czy takim zawodzie jak twój? Żeby po prostu jak najwięcej jeździć i poznawać właśnie inne kultury. I też w czasie studiów, żeby poznawać inne szkoły. Ja myślę, że to jest bardzo ważne w tym momencie, kiedy w nas się to kształtuje, i wtedy, wbrew pozorom, bo może nam się wydawać, że jak jesteś na studiach, że masz tyle do nauczenia, naprawdę warto to czasami przerwać, postarać się o taki wyjazd na Erasmusa. To są ogromne szanse, których ja nie miałam. Żeby móc wybierać właściwie w, życie, w życiu później, dobrze jest mieć tą świadomość, jak to wygląda, jak to funkcjonuje na świecie. I czy, żeby to dobrze robić, w każdym zawodzie we własnym kraju też warto poznać właśnie te, te różne szkoły. Już pomijam inne kultury, bo to zawsze wzbogaca i to, jak ludzie żyją na świecie. Mhm. Więc na pewno odwiedzanie też miejsc, które się wiążą z tym, co nas interesuje, i, i, i jeżdżenie po świecie to są takie dwie rzeczy, do których ja najbardziej zachęcam. No dobrze. Mediolan to w oczywisty sposób są inspiracje. Hmm. Ale jakie jeszcze? Skąd ty czerpiesz swoje inspiracje, z jakich innych rzeczy, miejsc? Nie wiem. No, w moim dziedzin? życiu to już się do tego przyznam <grym> otwarcie, że, bo kiedyś mi się wydawało, wszyscy mnie wiążą z tą naturą, ale też ja robię bardzo dużo wokół natury. I czy to było konkretne wykorzystanie materiałów naturalnych w moich pracach artystycznych, czy w projektowaniu przemysłowym? Też często inspiruje się naturą. Na przykład jednym z takich dla mnie ważniejszych projektów, gdzie to jest ewidentne, to jest projekt moich kolekcji, mojej kolekcji Cello Eterra, która teraz się rozwinęła też o dekoracje dla marki Bądzin. Więc tam jest absolutnie inspiracja pejzażem, szczególnie polskim, tym co się dzieje z niebem, w kolorystyce nieba też, więc stąd są nowe dekoracje, bardzo konceptualne też gradienty, prawda, na wielkoformatowych płytach. To jest też ciekawe, że te płyty są barwione w masie, więc nadają się zarówno do wnętrzy, jak i na elewację, czy... czy do budynków publicznych i prywatnych, ale inspiracją była tutaj absolutnie natura do tego projektu, tak jak do wielu innych moich projektów. Inspirację można czerpać właściwie ze wszystkiego, w zależności od tematu, ale natura jest dla mnie takim źródłem niekończącym się inspiracji. Wspomniałaś właśnie o tych płytach, i to jest technologia. To jest też twoja, powiedzmy, kreatywność. Jako designera łączy się z pewną kreatywnością technologiczną, bo, bo to nie jest proste z tego, co wiem, żeby taką wielką płytę ceramiczną wyprodukować. nie? Tak. I to oczywiście nie jest mój pomysł, wielkoformatowa płyta ceramiczna. Takie były moje marzenia, bo wiedziałam, że już takie technologie są opracowywane yy, w sensie tworzenia maszyn, linii produkcyjnych pod to, prawda? Ale na pewno moim pomysłem było to barwienie w masie. Dla mnie to było tak, jakbyśmy mieli właśnie tą glinę czy jakiś piasek nadmorski wymieszać z pigmentem, tak, żeby on w każdym przekroju, jak tą płytę potniemy, Nadal nawet pod kątem wykorzystania by... w meblach, prawda? Żeby on był cały czas taki sam. Ale tak naprawdę to się wzięło stąd, że pomyślałam o tym, że zawsze jest tak, że jak jestem zapraszana do współpracy przez jakąś firmę. To analizuje sytuację tej firmy, ich historię i to, co jest na rynku w danej dziedzinie. Właśnie po to, żeby nie tworzyć jakichś produktów, które już gdzieś istnieją, albo żeby stworzyć dla firmy takie propozycje produktów, które poszerzą ich ofertę i dotrą do, do miejsc, do architektów, do architektów, na przykład bryły. A wcześniej firma miała bardziej powiązania z architektami wnętrz, więc, żeby to wyjść trochę z tym produktem, prawda? I właśnie takie barwienie w masie było takim pomysłem, które uratuje po prostu taki materiał nie? i on będzie miał dłuższy czas żywotności, że tak powiem. jeden z prezesów zarządu kiedyś powiedział o tobie że widzisz dalej niż oni w sensie niż zarząd. A to bardzo ładna historia, bo to bardzo ważny pan prezes i oczywiście tak ważny pan prezes, który trzyma wszystko w garści i, i widzi na co dzień tabelki głównie. Ja po prostu zaproponowałam kolor różowy w tej kolekcji. Cztery kolory są inspirowane Niebem, I tak się to nazywa, cztery kolory nieba i cztery kolory ziemi. Oczywiście tych kolorów było znacznie więcej, ale jak myślisz o produkcji przemysłowej, to musisz ograniczać pewne rzeczy, bo to od produkcji, od tej linii produkcyjnej, od wymieszania tych mas y, musi też skończyć w magazynie. No nie jest się w stanie firma organizować na 60 kolorów doroty koziary w magazynie, bo raz, że są też inne produkty. Nie do ogarnięcia, to jest A A dwa, to, logistycznie. Logistycznie, więc została ta kolekcja ograniczona, ale chciałam włączyć w to właśnie ten piękny róż pudrowy, którego dzisiaj już jest w wielu produktach farb i tak dalej, dużo. Wcześniej to był bardzo innowacyjny kolor. Ten pudrowy róż miał być takim tak jak w naturze, łącznikiem między niebą a ziemią, prawda? Ten róż się pojawia często przy zachodzącym czy wschodzącym słońcu. I pamiętam, że no cały zarząd to akurat składał się z panów i oni stwierdzili, że absolutnie ten róż, pani Dorota, po co komu taki róż, kto wykorzysta ten róż. Ale pokazaliśmy ten róż na, na targach w Bolonii również w zestawie tych kolorów, kiedy była premiera tej kolekcji, w 2019 chyba i, i pamiętam, Jakie było zainteresowanie wśród właśnie odwiedzających te targi i wśród architektów. I właśnie wtedy główny prezes Marki Tubondzin, oparliśmy się o, o, o blat baru, bo na tym stoisku zawsze jest jakiś bar i mówi Pani Doroto, ale wie pani co z tym różem? To pani udowodniła, że ja zrozumiałem, że pani jednak widzi dalej niż my. No więc to, ta kreatywność i ten horyzont, o którym mówiłam w tekście Mendiniego, to są bardzo ważne rzeczy. Żeby Czyli się... Generalnie kreatywni ludzie widzą dalej, można Zdecydowanie. powiedzieć. Zdecydowanie. Nie przez przypadek design włoski zapracował na Made in Italy, który jest już niepodważalną marką na całym świecie, prawda? Niezależnie, czy to jest moda, czy to są produkty różnego rodzaju, czy to są projekty samochodów, niekoniecznie, wiesz, produkowane pod włoskimi markami, bo projektanci samochodów ze szkół włoskich projektują dla różnych marek, Pininfarina, czy Giugiaro i tak dalej, i Kreatywność jest motorem rozwoju świata. To powiązanie kreatywności z przemysłem może pozwolić na to, że pojawiają się pieniądze, za które można kupować właśnie pracę artystów i też wspomagać ich w rozwoju sztuki, prawda? Czy tworzyć muzea? Absolutnie kreatywność jest motorem tego świata, a medycyna, a wynalazki, wiesz, z różnych dziedzin to też jest przecież kreatywność. Kiedy ja pracuję z technologami w różnych fabrykach, oni są kreatywni, czy inżynierowie, konstruktorzy, każda ta dziedziwna, nie stworzylibyśmy nowych produktów, gdyby nie było tego właśnie komponentu kreatywności. No bo w zasadzie każdy problem natury na przykład technicznej, który napotykamy, no trzeba rozwiązać, wchodząc na inny poziom niż poziom, na którym problem powstał. Trzeba to... spojrzeć inaczej. No właśnie. No i na przykład miałam taki projekt też, to się ciągnęło przez, ciągnęło, Rozwija, rozwijaliśmy ten produkt przez rok. No to, to też dlatego tak długo, bo to był projekt kolekcji lamp dla takiej polskiej marki, też świetnej marki Lena Lighting z, z, z Wielkopolski. Tam jest duży dział technologów i inżynierów, z którymi ja, to była dla mnie absolutna przyjemność, ale ja widziałam, że jesteśmy dwoma światami. Ponieważ oni produkowali dotychczas współczesna, absolutnie duża fabryka, gdzie, która produkuje tylko oświetlenie LED, inteligentne sterowanie, wiesz, od poziomu miast, bo to są i lampy uliczne, poprzez oświetlenie hal fabrycznych, przejście potem do biurowców czy oświetlenia fasad. A ze mną stworzyliśmy jedną z pierwszych kolekcji lamp dekoracyjnych. Czyli nowa, nowa dziedzina, Nowa firmy dziedzina, zupełnie. gdzie detal jest bardzo ważny, gdzie dla nich ten detal musiał spełniać przede wszystkim funkcje techniczne, więc myśmy się ścierali, ale to była zarówno dla nich lekcja, jak i dla mnie ogromna lekcja i ogromna przyjemność, bo, bo spotykasz się z fachowcami, oni też muszą, wiesz, te klapki gdzieś tam się muszą im otworzyć na na inne myślenie i mnie również na to ich myślenie. Więc to jest w ogóle najbardziej fascynujące w zawodzie projektanta dla mnie właśnie praca w zespole różnych specjalistów. No i chyba z tego co czytałem, to Mendy o tobie właśnie to mówił, że ty masz umiejętność pracy z ludźmi w zespole. Bo ja kocham ludzi. I jakbyś mnie zapytał o, o to, nie wiem, o moje bogactwo w życiu na przykład. To wydaje no to mi się. No to ja zawsze mówię, że największym bogactwem dla mnie są przyjaciele. I myślę, że Mendini tak to nazwał, bo wiesz, co tak jak mówiłam na początku, nie wszyscy mają możliwość i umiejętności, zarówno organizacyjne, jak i właśnie jednoczenia ludzi. I myślę, że no jest trochę takich osób na świecie. Mhm. Jak ktoś jest reżyserem w teatrze też musi potrafić, wiesz, zjednoczyć ludzi. A jak organizujesz wydarzenie jakieś co. No właśnie w moim... na przykład Expo 2020 w Dubaju, tam byłaś kuratorką wystawy w polskim fawilonie, mhm. Prawda? Mhm. No, opowiedz parę słów o tym. Wiesz, jak co, się ta... za to zabrałaś? O ta... co chodziło? O co, na czym ci tam zależało? To było niesamowite doświadczenie, i cieszę się, że doszło do tej wystawy. Tą wystawę. Zrobiliśmy właśnie w polskim pawilonie, przepięknym polskim pawilonie. Zaprosił mnie do roli kuratora Polski Urząd Patentowy, więc tutaj znowuż mówimy o kreatywności, o wynalazkach i to z różnych dziedzin. Mówimy o lokomotywie wodorowej, mówimy o. Dronach podwodnych, które schodzą na głębokie wody w celu badania czystości wody. Mówimy o produkcji talerzy, czy o szkle z Krosna, czy o sprzęcie medycznym, którego dużo pokazywaliśmy, właśnie. Te wszystkie produkty są stworzone dzięki kreatywności, prawda? I to nie tylko projektanta, ale często właśnie całego szeregu ludzi. I ta wystawa miała tytuł Creative by Nature i to była pierwsza wystawa, której byłam kuratorem, która nie miała w tytule nazwy Polish Design. Bo ja zaczęłam organizować wystawy. Ym, już, no nie wiem, w 2004-2005 zorganizowałam pierwszą wystawę polskiego projektowania w Mediolanie. I przez te lata byłam kuratorem wielu wystaw, yy, najpierw właśnie organizowanych z własnej woli, własnym sumptem. Później już na poziomie ministerialnym, gdzie, gdzie właśnie różne ministerstwa, zwłaszcza to Ministerstwo Kultury czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zapraszały mnie do roli kuratora, żeby organizować duże wystawy, takie przekrojowe o polskim projektowaniu. A wzięło się to stąd, że też wielu dziennikarzy, moich kolegów, pytało mnie, jak wygląda ten polski design, Dorota, bo nie mamy pojęcia. Ale byliśmy za zamkniętą granicą i stąd moja chęć organizacji tego i stąd też chęć mówienia i nazywania tego Polish Design, tak jak Italian Design czy Skandynawian Design istniał na, już od wielu, wielu lat na mapie świata. No bo raczej jak, takie ogólne mniemanie jest, że Polska raczej nie stoi designem. Nie, nie, nie kojarzy się Polska z jakimś mocarstwem wzornictwa, ale ty zawsze podkreślasz jednak wysoki poziom, na przykład na uczelniach. No, bo poznałam później też inne uczelnie, na których zdarza mi się prowadzić zajęcia, workshopy czy mieć jakieś konferencje. Dlatego uważam, że nasze uczelnie przygotowują naprawdę na wysokim poziomie studentów przyszłych projektantów poznałam też wiele prywatnych szkół. Po prostu jeżeli ktoś się decyduje na studiowanie projektowania, to wiadomo, że to jest służba człowiekowi. Ja miałam taki dylemat policom plastycznym w Poznaniu, czy mam studiować malarstwo, czy pójść na projektowanie i wtedy jeszcze nie rozumiałam, że Wydawało mi się, że malarstwo jest czymś dalej od człowieka, że to projektowanie dotyka człowieka bezpośrednio, prawda? Bo chwytamy łyżkę, bo kładziemy się na łóżku. Więc pomyślałam sobie, że to projektowanie jest bliżej człowieka niż to malarstwo. I wybrałam projektowanie. Wcześniej myślałam też, że to będzie projektowanie dla osób niepełnosprawnych. Wiesz, człowiek, jak dojrzewa, jest bardziej wrażliwy też na krzywdę innych, i myślę, że, że z biegiem czasu, dopiero jak człowiek się rozwija, też staje się z jednej strony może kruchy, jak się patrzy na starszych ludzi, ale z drugiej strony też bardziej łagodny. I potrzebuje innych doznań. I wbrew pozorom, że tylko ludzie młodzi są wrażliwi, z biegiem czasu też w każdym dorosłym człowieku się ta wrażliwość inaczej rozwija, i dostrzegłam dopiero, że sztuki wizualne, czy w ogóle sztuka, ma ogromny wpływ na nasze życie i że to malarstwo, kto wie, czy nie jest na takim poziomie, jak właśnie ta rola lekarza, prawda? Tym bardziej we współczesnym świecie. To jest tak jak z poezją, to jest tak jak z filozofią. Zobacz, ilu filozofów, ludzi, którzy mają inne horyzonty, moim zdaniem, zrobiło duże biznesy na świecie. Mhm. To patrzenie dalej jest bardzo ważne mhm. i to też jest kreatywność. Nawet żeby założyć własną firmę, która pozwoli ci dobrze żyć, nie wiem, to też jest potrzebna ta kreatywność. Więc ja kreatywności nie zawężam tylko do działań związanych ze sztuką. Przy Twoich sukcesach to w zasadzie mogłabyś mieszkać w dowolnym miejscu na świecie, a Ty ciągle jakoś do Polski. To czujesz, że tu twój dom? Wiesz co, no bo ja mam tutaj rodziców, siostrę, siostrzeńców i mm, ja jestem rodzinna bardzo. Sam Mendini, jak dostał kiedyś pytanie na y, konferencji prasowej właśnie we Wrocławiu, jeden z, jedna z dziennikarek zapytała się, y, jak on widzi naród polski i włoski. Czy to są zdecydowanie inne narody, czy podobne? Sandro stwierdził, że jesteśmy bardzo podobni. Absolutnie, że jesteśmy przede wszystkim rodzinni. Nawet niektórzy uważają, że ja to w ogóle, wiesz, jestem bardziej podobna do tych na Sycylii, bo oni tam naprawdę są rodzinni. No i ja, ja jednak jestem związana z tą moją wsią, gdzie się urodziłam. Tym bardziej, że ja na tej wsi, to jest coś takiego bardziej dla mnie metafizycznego, jest dąb. Który no posadził mój dziadek. O tym myślę. Tak? Tak. No. Który posadził i jakbym, jak czasami sobie myślę, co mnie tutaj trzyma, przecież mogłabym wyjechać i gdzieś zupełnie, wiesz, w innym miejscu funkcjonować. No ale przecież są te korzenie mhm. i one są przecież takie same duże jak ten dąb, bo drzewo na górze jest tak samo duże jak pod ziemią. No i jak mnie stąd wyrwać? No nie wiem czy to jest ciężar, czy to jest po prostu taki mhm. silny związek emocjonalny z miejscem i z rodziną, którą tam masz. Więc tak naprawdę też jest tak, że Hmm, że ludzie czują się związani z miejscem yy, emocjonalnie, niezależnie czy to miejsce jest wiesz, piękne w kategoriach uniwersalnych czy nie. Czy estetycznych. Czy estetycznych, mhm. tak. Ale dom to też jest tytuł Twojej rzeźby, instalacji nad Bugiem, którą zrobiłaś kiedyś. Tak, ale to wiesz, my tworzyliśmy tę instalację w miejscu, gdzie granica była na środku Bugu, prawda? Tak. I tak naprawdę my mogliśmy podchodzić, powiedzmy, mogliśmy podchodzić do samego brzegu, natomiast ludzie po drugiej stronie mogli podchodzić do odległości od linii Bugu 3 kilometry dalej. Tak, rzeczywiście po drugiej stronie nikogo nie Wielu było. Wielu z nich miało swoje rodziny, wiesz, sprzed wojny po tamtej stronie, prawda? Więc... Gdzie jest ten dom? Te rodziny zostały często podzielone. Nawet przyjechał na motorze jeden z prezesów, wtedy tu, Bądzina, właśnie, bo jego rodzina, i był wzruszony. Przyjechał z synem, bo go zaintrygował właśnie i ten teren, i ja już zaczęłam z nimi współpracę. Przyjechał specjalnie i był wzruszony i powiedział, że jego tata, w tym momencie, kiedy ludzie musieli się decydować, przyjechał do Polski. Natomiast brat jego taty jest po tamtej stronie. Więc stąd ta nazwa dom, i to właśnie, no właśnie jak te anteny powiedz, wtedy. powiedz, jak wyglądał Bo to w były dwie postacie, uproszczone bardzo, które zamiast głowy miały, no to abstrakcyjnie było pokazane, jakby takie anteny, które się ze sobą krzyżują, które gdzieś tam, wiesz, idą w górę i jakby telepatycznie ludzie. Mogą ze sobą mieć związek przecież, nawet na odległość, nawet jak nie ma możliwości zobaczenia się. I, i taki był dla mnie też przekaz jak tej instalacji, że one się gdzieś tam łączą ze sobą, pomimo tego, że są na dwóch nie skrajnych, się, ale łączą tak, się. że są na dwóch skrajnych brzegach tej samej rzeki, prawda? No szkoda, że już jej nie ma tej instalacji. No to były efimeryczne instalacje. Tak. no... Ale dużo się wtedy działo i, i to był naprawdę świetny festiwal, który już niestety nie, nie jest kontynuowany, prawda? No tak, bo ty powiedzmy biznesowo stoisz mocno na ziemi. Mhm. Nie, ale tam w duszy trochę jakiegoś romantyka jest, co? U ciebie? No pewnie, że tak, wiesz, to nie, jedno nie wyklucza drugiego przecież. No właśnie, to tak jak ci mówiłam jak, o studiowaniu się... filozofii i o biznesach. Jedno nie wyklucza drugiego, absolutnie. Czy to się u ciebie nie kłóci, takie jedno myślenie z drugim? Nie, nie przepychają ja lubię się? jedną stronę i drugą. Myślę, że wiele rzeczy może funkcjonować na świecie właśnie dzięki temu, że ktoś potrafi to łączyć, albo że istnieją te obie strony. Inaczej moglibyś, mogłabym być, nie wiem, powiedzmy, artystką, która całe życie po prostu narzeka. Jakie to jest trudne życie artysty, bo nikt nie docenia moich prac, bo nie mogę ich pokazać i tu, i tam. Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. I na pewno projektowanie dla przemysłu jest czymś takim, co łączy i sztukę. I konkret. Mhm. Chciałem zapytać o to. I proces twórczy przy projektowaniu na zlecenie powiedzmy, klienta biznesowego, a proces twórczy, taki twój własny, artystyczny, zupełnie nieskrępowany niczym. Mhm. Jakie są różnice? Jak ty się za to zabierasz za jedno, za drugie, jak to przebiega? co ja mam to szczęście, bo to jest szczęście, myślę, żeby nie pracować na zasadzie briefu, który mi ktoś po prostu narzuci. Tylko raczej ludzie się do mnie zwracają z prośbą o konsultację. I jeżeli jakaś firma zaproponuje mi projekt, to jest do mnie pytanie, co ja bym widziała, że warto. Dla nich zrobić. I to jest ciekawe, właśnie, bo to się wiąże też z analizą tej firmy, z ich stanem na dzień dzisiejszy, z, ich, z, z analizą ich parku maszynowego, technologii, dostępności, dostępności. rozwiązań jakichś z tym czy sprzedają tylko wiesz na rynku polskim czy już zdobyli za granicę czy w ogóle chcą ją zdobywać czy jaki był ich obszar, że tak powiem i sposoby sprzedaży i obszar dostępności. Wiele rzeczy na to się składa i wtedy razem się zastanawiamy, co warto. No a twoje artystyczne działania, to jak to jest? Przychodzi i skąd czujesz to, wyczuwasz? Artystyczne no to jest pełen luksus zupełnie, bo, na, bo nawet nie musisz słuchać i obserwować, jakie są możliwości, tylko po prostu robisz to, co, co wymyślisz, prawda? Co ci, przyjdzie, co, ci, co, co ci przyjdzie do głowy. Właśnie to jest ten najfajniejszy moment w przypadku sztuki czystej. Że skupiasz się na danym temacie, rysujesz, bo nie zawsze to, co mamy w głowie, yy, mamy świadomość też tego od razu. Yy, może to zbyt abstrakcyjnie zabrzmi, ale sam moment rysowania, szkicowania i jednego szkicu, drugiego, trzeciego, to jest coś, gdzie w pewnym momencie się pojawia coś, mówisz: O kurczę. Ale to mogłoby być czymś takim, na przykład, nie? I to jest właśnie to wyciąganie z siebie, jak nazywałam to bardzo prosto, tego, co w nas siedzi. I... Ale to wychodzi w czasie pracy, w czasie procesu pracy. Już nie mówiąc o roli przypadku, oczywiście, to jest zupełnie inny temat. Tak, no i ty, teraz moje pytanie: czego ty się dowiadujesz o sobie, tworząc swoje artystyczne dzieła? Ja się dowiaduję na pewno ciągle jednej rzeczy, że nie wiem, co we mnie siedzi. I to jest dla mnie najciekawszy moment. Lubię ten moment, bo gdybym wiedziała od razu, że to będzie takie, to ta praca nie byłaby taka fascynująca, myślę. A tak, ten proces tworzenia to jest właśnie coś, co wyciągamy z siebie, co w nas siedzi tak naprawdę. I to jest najciekawsze. I to na pewno są rzeczy dojrza dojrzalsze z czasem. I te procesy trwają krócej, to się szybciej dzieje nie? niż na początku drogi artystycznej czy projektowej. Mówi się, że kreatywność jest drogą do niezależności. W Twoim przypadku tak było, chyba, co? Tak, myślę, że tak. Kreatywność to jest, to, jest taka, to, jest, to jest też taka wartość. Tak jak mi powiedział, to miałam taką długą rozmowę teraz podczas mojego ostatniego pobytu w Mediolanie, z moim kolegą, który jest architektem z pochodzenia z Argentyny, i wymienialiśmy się różnymi tutaj obserwacjami różnymi historiami, szczęśliwszymi i mniej szczęśliwymi szczęśliwymi, też z pracy zawodowej. Mario powiedział coś takiego mądrego: Wiesz co? Ale głowy cię nikt nie ukradnie. Bo możemy, mogą się też różnie relacje biznesowe układać, prawda? I, I tak naprawdę to kreatywność nas ratuje. Tak, to w książce Ken Robinson o tym mówił. Tak? Oblicza umysł. Jest taka książka. I pomyśl sobie teraz o tym, co tylko rzuciliśmy, o tej sztucznej inteligencji. No to zapisałem, jeszcze tak? wrócimy do okay. tego na koniec. A jeśli chodzi o Twoje artystyczne dzieła, to które jest jakieś szczególne dla Ciebie? Dla mnie szczególna jest ciągle ta instalacja 12 aniołów, mm -hmm. czyli Dodici Angeli po włosku, No właśnie, co która wygrała konkurs. Wiesz co, jak ja studiowałam w Rzymie, to bardzo dużo rysowałam, bo to było dla mnie niesamowite, że jest tyle baroków, jest, baroku, jest tyle uskrzydlonych aniołów i innych postaci. Później jak już przyjechałam do Mediolanu, to przeczytałam we Flash Arcie informację o międzynarodowym konkursie rzeźbiarskim. Więc wyciągnęłam te szkice z Rzymu i stwierdziłam, że zrealizuję jedną z instalacji, które bo ja szkicowałam, wiesz, różne miejsca w Rzymie, ale też to było dla mnie właśnie inspiracją do robienia szkiców instalacji rzeźbiarskich współczesnych zupełnie gdzie gdzieś te skrzydła się przewijały, prawda? Niektóre to były skrzydła z, nie wiem, z ognia, niektóre z, z jakiejś tkaniny napędzanej wiatrem, ale akurat te były z Wikliny, której ja już używałam y, od wielu lat. Więc wysłałam te szkice i wybrano dziewięć szkicy do realizacji. I powstał na bazie tego właśnie Park Rzeźb na północy Włoch. Teraz ta moja instalacja została przeniesiona kilka lat temu do y, Toskanii. To są takie przeszło metrowe rzeźby. Mają konstrukcję stalową, i jest to połączenie zawsze siedziska, ale nie można na nich usiąść, bo to wszystko ma wyższe proporcje. I te rzeźby są uskrzydlone. I część, która je łączy, dla mnie jest, to są takie antropomorficzne bardzo formy, bo dla mnie to było takie połączenie właściwie ekspresji, jakie ma w sobie ciało człowieka czy zwierzęcia, ze stabilnością, czyli ta forma krzesła. Ale najbardziej mistyczne w tym wszystkim jest to uskrzydlenie. I te skrzydła nadają też kierunki tym rzeźbom, ale też no, podbijają tą ekspresję. Więc niektóre z tych siedzisk, z tych aniołów są takie właśnie dumne, spokojne, inne są upadłe albo wzlatujące różnie można to interpretować. Inne są tańczące. I wiem, że jak zaprezentowałam je na wystawie w ramach Salone del Mobile w Mediolanie. I w tle była muzyka, którą wybrałam. Albo to był Philip Glass, albo to były tańce. Hektor Zazu to jest taki skandynawski kompozytor, który inspiruje się bardzo muzyką ludową w Skandynawii. Więc jak była muzyka Hectora Zazu, to wszyscy odebierali te rzeźby wchodzące na wystawę. Jak tańczące formy. Kiedy była muzyka w tle Filipa Glasa, były one oczywiście bardziej mistyczne i anielskie. A tak naprawdę, mówię tutaj o Filipie Glasie i Hektorze Zezu, inspiracją drugą do tej instalacji była prosta pioseneczka, Znowuż wracam do mnie na wsi: 12 Aniołków kompletnie inny rodzaj muzyki. Bo śpiewał to zespół mojego Władzia, jedna z lepszych kapel w Chicago, w Ameryce, który tworzył głównie na bazie Polki i zdobył Amerykę. Mój dziadek, Marian Tucholski, który posadził ten dom, dostawał od swojego kuzyna. On i bracia gdzieś tam, wiesz, przychodziły do jednego miejsca, te płyty yy, i ten zespół małego Władzia. I on jak yy, sprzątał mieszkanie, bo model rodzinny był zawsze taki: mimo tego, że tam był społecznikiem, był prezesem GS-u, założył koło gospodyń wiejskich i przedszkola, biblioteki i tak dalej, no to w domu był partnerem, mężem. Więc jak babcia gotowała, to on musiał sprzątać chałupę i jak on sprzątał, to puszczał sobie ten zespół mojego Władzia. Ja byłam małą dziewczynką. I na koniec był taki cukiereczek, że oczywiście cała rodzina tego nienawidziała, dziadziu się uwielbiał. Wkładał do kryształowego wazonu, yy, mył z grubego plastiku ochydnego trzy róże, pryskał je, wiesz, swoją wodą kolońską, śmierdziałe, jak nie wiem, a to dla niego był taki cukiereczek na torcie. No i ten mały władzio w tle i ta babcia, co na niego krzyczała, żeby tego nie robił, nie pryskał już tą wodą tych róż. No, taka, wiesz, dynamika rodzinna w moim sercu, więc znowuż ta tkliwość i te emocje. Rodzinne, niezależnie gdzie się urodzi. Czyli ten dom znowu. To, co daje ci miłość. Tak. No, ale historia. No, I to jest ta instalacja, która jest. W... Właśnie w Toskanii i ma taki tytuł: 12 Aniołów. Już nie aniołków, bo piosenka Dorosły zespołu anioły. Małego Władzia to jest 12 Aniołków. A była bardzo rzewna ta piosenka. No Muszę wyszukać. Ciekawe, czy w internecie gdzieś jest. No, jest, jest. No super. A w ogóle, jak ma się kreatywność do tego, w co wierzymy? W co wierzymy tak w ogóle no. w życiu? Myślę, że te dwie rzeczy ze sobą współistnieją cały czas, nie? No, zależy od osoby. Bo ja zawsze namawiam osoby, żeby wierzyły w to, co mają w sobie, i że nawet jak nie wierzą, żeby to rozwijały. I myślę, że ta wiara jest nam potrzebna czasami, nawet jak się pogubimy w życiu, to warto jest mieć przyjaciół, żeby. bo oni nam o tym przypominają też, prawda? Czyli co, dzięki kreatywności zdajemy się bardziej sobą? Można tak powiedzieć? No myślę, że tak. Też. No dobrze, to wróćmy do tej sztucznej inteligencji, o której Aha. chcesz powiedzieć koniecznie. Nie, nie chcę, tylko może to, że wczoraj <laughs> o tym rozmawialiśmy, ale też. Y Wróciliśmy do tego tekstu Mendiniego. Wczoraj też miałam taką rozmowę, gdzie też się pojawiła ta sztuczna inteligencja, bo czy rozmawiasz, wiesz, z przemysłowcem, czy rozmawiasz z tłumaczem, czy rozmawiasz z człowiekiem z innych dziedzin, to wszyscy mówią teraz o tej sztucznej inteligencji. I coś, to tak jak wiesz, przed narodzeniem się powszechnie internetu, wszystkim się wydawało to takie niemożliwe. 25 lat temu to był kosmos. Dzisiaj rozmawiamy dużo o tej sztucznej inteligencji, która już weszła do niektórych dziedzin. ale design chyba jest bezpieczny póki co. Nie jest bezpieczny, ale to nie chodzi o bezpieczeństwo w sensie. No nie, nie jest, bo jak zaprogramujesz, chce coś podobnego do tego plus podobnego do tamtego w tylu procentach, no to ci wyjdzie jakiś tam produkt, prawda? No ale będzie... kto jest teraz autorem tego produktu? O to jest pytanie. No tak, a więc dlatego ta kreatywność. Ja Dlaczego ja właśnie może jakoś tak intuicyjnie bardziej do tego wracałam dzisiaj? Dlatego, że myślę, że kreatywność to jest coś, co może nas uratować od, no nie powiem, walki z robotami, bo to po prostu zabrzmiało bardziej chyba jak science fiction filmowo i tak dalej. No ale trochę to ma taką atmosferę. Ja się boję w ogóle tej sztucznej inteligencji, i może tutaj to zabrzmi, jakby się wypowiadała jakaś stara babcia. Ja po prostu myślę, że człowiek coraz bardziej zapomina o, o człowieczeństwie. I dlatego mówię o filozofii, o poezji, o, o otwarciu się na drugiego człowieka, bo myślę, że musimy rozwijać naszą kreatywność. To jest jedyna rzecz, która zawsze będzie czymś nowym, świeżym, oryginalnym. I do czego. Sztuczna inteligencja może próbować dotrzeć, ale nie będzie w stanie przewidywać tego morza, tej głębi kreatywności w każdej dziedzinie, którą ma w sobie po prostu żywy człowiek. Ja myślę, chociaż może się mylę, że to będzie taka sytuacja już niedługo, że my będziemy bardzo łatwo w stanie rozpoznać co jest dziełem człowieka, co jest dziełem sztucznej inteligencji. I tak jak dzisiaj nie chcemy rozmawiać z botem przez telefon, to po prostu nie będziemy tego konsumować. Tak mi się wydaje, no bo po prostu człowiek jakoś chce rezonować z drugim człowiekiem, a nie z maszyną. A ja myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, może to jestem naiwna, że właśnie nie będziemy w stanie rozpoznać w niektórych tematach tego. Przerażające. Tym bardziej, że są, ostatnio słyszałam taką na, na audycję, nawet że są teraz prowadzone badania i na pewno w różnych stronach świata, gdzie łączyć się ma sztuczna inteligencja z organizmem żywym. Oczywiście mówi się o celach tutaj pięknych, wzniosłych. Yy, jak yy, uzdrawiania człowieka <laughs> tak, w różnych chorobach i tak dalej, czy usprawniania właśnie w problemach z niepełnosprawnościami. Natomiast wiesz, wykorzystanie tak jak zawsze może być dwojakie, prawda? Tak. Dlatego się tego boję. I dlatego twój, Twoje rozmowy, Twój podcast związany właśnie z rozmowami na temat kreatywności. Dla mnie jest bardzo ważne, dlatego też stwierdziłam, że przyjadę specjalnie do Lublina, raz, żeby się spotkać z przyjacielem i to jest zawsze przyjemność, a dwa, żeby właśnie porozmawiać na tak ważny temat, bo mam takie jakieś wrażenie wewnętrzne, że może to jest niezupełnie nie jeszcze przeze mnie samą zrozumiane, że ten świat właśnie idzie w takim kierunku, że trzeba o takich rzeczach mówić. I trzeba też młode pokolenie na to uwrażliwiać, jak ważne to jest, żeby podnieść ten wzrok wyżej, żeby patrzeć dalej, ale jednocześnie też, żeby wierzyć we własne siły, rozwijać nawet najbardziej nieprawdopodobne nasze marzenia i rozwijać siebie samego po prostu, próbować zrozumieć, co w nas siedzi. Niekoniecznie tylko oglądając rzeczy na monitorach, i słuchać tego, co się dzieje, co już zostało dokonane, ale próbować patrzeć na świat zupełnie świeżo, właśnie oczami dziecka, myślę, to jest bardzo ważne. A co u Ciebie w najbliższej przyszłości będzie się działo? Skupiłam się bardziej na projektach dla przemysłu i, i bardzo lubię to, więc cały czas robimy różne projekty produktów czy materiałów. Mhm. A mnie interesują bardzo Twoje artystyczne plany na przyszłość. Od kilku lat już przyjęłam taką zasadę, że realizacje artystyczne pozwalam sobie raz na jakiś czas. Projektów jest mnóstwo, tylko tak naprawdę jak masz, jak dzielisz to życie artystyczne z życiem projektanta i jeszcze biznesowo też jesteś kuratorem, jesteś konsultantem. No, to musisz dać sobie jakieś ramy czasowe, i a sztuka czysta jest totalną wolnością. Więc ja sobie daję na to czas, co jakiś czas, tak naprawdę. Ja nie jestem artystą, który siedzi w swoim atelier i tworzy na co dzień rzeźby czy instalacje. Ja mam też zupełnie inną, zupełnie inną strefę, którym jest moje studio projektowe po prostu. I tam. Od rana do wieczora tworzy się projekty, odbywają się zebrania, przyjeżdżają klienci, rozmawia się przez telefon, a artysta potrzebuje skupienia. Dlatego dla mnie takim najciekawszym czasem na takie rzeczy to jest właśnie okres chyba raczej wakacyjny. No to ja czekam niecierpliwie na objawienie kolejnego. Ale dzieła. to też są fazy w życiu, wiesz? Tak, to oczywiście. Są wybory. Nie? Mhm. No to słuchaj, na koniec pięć szybkich pytań. W Twoim osobistym odczuciu, doświadczeniu, własna niesłownikowa definicja kreatywności? Hmm. Otwartość na nowe. No dobrze, a jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u Ciebie. Święty spokój, na pewno. Bo, żeby być kreatywnym. W moim przypadku trzeba mieć święty spokój. Znaczy, święty spokój taki, wiesz dosłownie, że nie urywa ci się telefon, że, że możesz się skupić na temacie, że nie ma chaosu wokół ciebie. Tak ja pracuję przynajmniej, ale wielu ludzi tak pracuje właśnie. Ktoś to tworzy muzykę też musi się odizolować, prawda? Ktoś to pisze scenariusz również, raczej nie robi tego podczas spotkania z przyjaciółmi. Raczej nie, chociaż no. pomysły mogą się pomysły, pojawić. Pomysły, tak, oczywiście. A jeden morderca kreatywności. Jak byłam młoda, na początku mojej pracy zawodowej, mordercą kreatywności czy na studiach na pewno jest strach. Strach, nieśmiałość, to są dwie rzeczy, które mnie blokowały zawsze. Yy, właśnie niewiara we własne siły, na przykład, i przez, przed tym przestrzegam w ogóle młodzież, że to nie o to chodzi, żeby być wiesz, od początku zadufanym w sobie, uznać, że jestem najlepszy, że sobie ze, ze wszystkim poradzę. Ale żeby po prostu, bo ten strach też później wpływa na to, jak mamy jakieś innowacyjne pomysły, czy chcemy zrobić coś w dziedzinach sztuki, czy w innych dziedzinach właśnie kreatywnego. I jak przyjdzie ci do głowy myśl, ale może to jest, a może to już jest, a może to się nie spodoba, a może, może to wcale nie jest cenne, spróbuj o tym opowiedzieć i to pokazać. Wtedy jest otwarta rozmowa na ten temat. A może właśnie jest bardzo cenne. Tylko ty już jesteś pierwszym hamulcem, Kreatykiem. który to blokuje mhm. w samym sobie. Nie? Więc rozwinęłam się za bardzo na ten temat, mhm. ale to jest taki poważny hamulec, myślę, który ma wielu ludzi. Tak, na pewno tak. Mhm. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Ojej, no to takich jest mnóstwo. No, no dobra, dajesz. No kuchnia chociażby, prawda? Znam wielu ludzi, którzy są artystami, a w kuchni to wychodzi jeszcze bardziej. Więc. Kuchnia na pewno, poza tym, że kuchnia łączy ludzi, no to kreatywność jest tutaj dużym atutem. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność: posłuchać trochę siebie, znaleźć czas dla siebie i zastanowić się usłyszeć ten głos co byś chciał w życiu robić tak naprawdę, co Cię interesuje i pójść za tym głosem. Myślę, że w każdej dziedzinie można być kreatywnym i, i można rozwijać tą kreatywność, prawda? No i fakultatywnie, jak chcesz jakąś swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to proszę cię bardzo. Wrócę tutaj do strachu i do dziecka, do, o, do spojrzenia takiego świeżego, żeby próbować w ogóle w życiu patrzeć oczami dziecka, co z biegiem lat jest bardzo, bardzo trudne, ale żeby nie. Szuflatkować ani ludzi, ani zdarzeń, i żeby właśnie próbować jakoś świeżo patrzeć na różne sytuacje, bo fakt, że wiele rzeczy już powstało, ale wiele jeszcze może powstać przecież. W ogóle dzisiejszy świat się zmienia. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o młodzież, coś, co mnie zaskoczyło, że ta dzisiejsza młodzież jest taka bardzo jednak. Wrażliwa na to, na to, co się dzieje dookoła, znacznie bardziej niż. Znaczy, młodzież zawsze jest wrażliwa, ale na myślenie w kontekście planety, w kontekście używania produktów i przedmiotów, czujność na to, skąd one pochodzą, to jest zupełnie inna świadomość i, i, i ta młodzież ją ma albo chce ją mieć. I to jest też kwestia wrażliwości. A co oni z tym zrobią kreatywnie, to życie pokaże. Na Zobaczymy. No. Mhm. Super, powiedz jeszcze, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz w internetach, w świecie rzeczywistym. No to jest takie dosyć rozbieżne to co ja robię teraz podsumowując. Na pewno w internecie możecie państwo zobaczyć relacje z wystaw różnych, których byłam kuratorem, produkty dla różnych firm, dla których projektuję. Możecie zobaczyć te produkty w sklepach również. No i tu jest duża rozpiętość, bo może to być salon właśnie wykończeniowych materiałów w przypadku Tubondina, ale to jak wspominałam wcześniej, już dzisiaj w różnych stronach świata, co jest dla mnie bardzo miłe, ale jest to produkt dla przeciętnego. Odbiorcy czy lampy, teraz, właśnie też ten ostatni z najnowszych produktów, to też jest produkt dla, dla przeciętnego odbiorcy. Ale też świecznik można kupić. Ale można pójść do salonu Diora, też w różnych stronach świata i też kupić szkła projektowane przeze mnie. I, i... Z tym świecznikiem to też historia ciekawa, jakaś się wiąże, kiedy ty go zaprojektowałaś. No i znowu już wracamy do sieci. Słuchaj, byłam kuratorem wystawy Mendiniego. Wrocław przygotowywał się do Wrocław Europejską Stolicą Kultury będzie i w ramach już przygotowań. Wojna z Lublinem była. Organiz... Organiz... Tak, wojna była z Lublinem. Organizowaliśmy wtedy tą wystawę, no ale w jedynym Muzeum Architektury u nas w kraju, które znajduje się we Wrocławiu. Więc przyjechałam do Wrocławia na ostatnie spotkania przed świętami yy, o wystawie Mendiniego. Stoję na światłach, pada śnieg z deszczem. Ja już się źle czuję, wysiadłam z tego samolotu, już mi się wydawało, że coś mnie bierze. I dzwoni do mnie kurator wystawy La Magnifica Forma, czyli cudowna forma. Moja pani profesor z Rzymu, Anna Delgatto, też bardzo przebojowa osoba, bardzo taka otwarta, uznana na, nawet na uczelni w Rzymie za wariatkę. Ale to ta wariatka stworzyła jedyny na świecie program Lezioni di Design, czyli lekcje designu, który leciał przez wiele lat w telewizji w programie trzecim w Tre I to były lekcje na temat historii projektowania, ale też dyskusje z wieloma projektantami i czy fotografami, czy kuratorami zapraszanymi do studia, otwarte. Wiesz, dyskusje mniejsze, większe, bardzo żywy program. Więc to nie był program, że ktoś opowiada, że ten czajnik powstał w tym i w tym roku, tylko po prostu żywe dyskusje. I to było super, bo takich dyskusji na różne tematy jest wiele, ale o projektowaniu to to był ewenement, naprawdę. I ona dostała do, za to bardzo ważną nagrodę, Kompaso Doro, czyli Złoty Cyrkiel, we Włoszech, przyznawaną przez Muzeum Najważniejsze, Triennale w Mediolanie. I wyobraź sobie, że ta Anna zniknęła z mapy świata dla mnie na cztery lata. Zero odbierania telefonów, zero kontaktu, a była moją ulubioną panią profesor. Po czterech latach zadzwoniła i poprosiła mnie, żeby mi pomogła wrócić do pracy, bo yy, czybym zrobiła projekt, wy bo ona miała raka, bo jej córka miała raka i jej wnuczek miał raka. I oni wyjechali na wieś i tam się zamknęli, odizolowali, wszyscy wyszli z tej choroby szczęśliwie. I ona do mnie zadzwoniła kiedyś, opowiedziała mi tą historię i powiedziała, że jest, może wrócić do kurateli wystaw. Czy ja bym jej nie pomogła, nie zrobiła aranżacji wystawy, ale nie może mnie zaprosić do tej wystawy, bo wystawa jest pod patronatem Ministerstwa Kultury Włoskiego, gdzie dziesięciu y, projektantów Włochów. Ma współpracować z dziesięcioma firmami czy rzemieślnikami włoskimi. Ponieważ ja nie jestem Włoszką, chociaż studiowałam też we Włoszech i mieszkam we Włoszech, no to jakby nie mieszczę się w tym, ale czy bym nie zrobiła aranżacji tej wystawy? Ja powiedziałam, że oczywiście zrobię, że pomogę jej. Powiedziałam, że nie wezmę żadnych pieniędzy, Anna, ja chcę ci pomóc wrócić na drogę zawodową. I i pracowałam nad tym. No i wracając do Wrocławia, już miałam projekt aranżacji zrobiony. Był grudzień, w styczniu 15 miała być, miała być otwarta ta wystawa jako kulturalne wydarzenie w ramach targów mediolańskich. I Anna dzwoni mówi: Wiesz, co? Jedna z projektantek zrezygnowała, ja nie wiem, jak się zachować, bo ta firma bardzo chce wziąć w tym udział. Robią świetne szkła, ale że one nie są barwione w masie, a ona chce tylko barwione w masie i chce z firmą w, z Murano, no to tak mi jest głupio. Może byś zaprojektowała coś dla nich. Ja ci wyślę linki, jaka to jest technologia, nie? Przyjechałam do domu, otworzyłam te linki, zobaczyłam, jakie to jest dmuchanie tego szkła i tak dalej. I Anna mówi: "Zrobisz Dorota dwa szkice, to na pewno będzie bardzo ładne. Nie zobacz tą technologię, naszkicuj coś, żeby oni też wzięli udział w tym." No ja już się bardzo źle czułam, naprawdę miałam 40 stopni gorączki. W tych sicinach choinka, wiesz, w głównym pokoju, a ja byłam najdalej od wszystkich w rodzinie, tam mi tylko jedzenie przynosili, ale zrobiłam, śmieję się pod choinką, te szkice, bo tam był najlepszy zasięg, więc tamte oglądałam te strony. Wysłałam te szkice. Włosi między świętami a Nowym Rokiem mają przerwę, ale im bardzo zależało tej filmie z południa Włoch na udziale w tej wystawie, więc robili prototypy w tych dniach między świętami Nowym Rokiem, przysłali mi zdjęcia, ja byłam zachwycona. I też popatrzyłam na ich technologię i stwierdziłam, no najłatwiej to by było zrobić może świecznik w ramach tej technologii. Nie? Tam sobie sprasują to szkło, tak, 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 wydmuchają i będzie. Wybrałam kolory, nazwałam tą kolekcję Wind of Salento, tak żeby nawiązywała kolorystycznie do miejsca, które kocham w Puli, w regionie Salento. Tam zresztą jest siedziba tej jedynej chyba małej huty szkła na południu Włoch, bo oni mają tam naprawdę wysokie temperatury. Więc nie mogą pracować za dużo w okresie letnim. No i przyjechały te świeczniki na wystawę. Już jak ją urządzaliśmy, ja gdzieś tam krążyłam i pani. Anna mnie zawołała, Dorota, przyjechały twoje świeczniki, chodź tutaj zobaczysz, wszyscy się zachwycają. I była też ta projektantka, która zrezygnowała z tej pracy, yy, z tej współpracy. Ona miała już swoje szkła zrobione z firmą z Muraną, barwione w masie yy, i mówi, kto zrobił te piękne świeczniki? Ja mówię, wiesz co, muszę ci podziękować, bo tak naprawdę tylko dzięki temu, że ty zrezygnowałaś ze współpracy z tą firmą ja mogłam zrobić coś z nimi po prostu. Yy, no i następne Dnia już jak była ta wystawa otwarta, znowu gdzieś krążyłam, oglądałam te targi i dzwoni do mnie jedna z osób pilnujących wystawy, mówi, że jest tutaj taka pani z Paryża, koniecznie chcecie poznać i koniecznie chce te świeczniki, a my mamy za mało informacji, bo ja nie poznałam jeszcze do tego czasu nawet właściciela firmy, który miał dojechać na te targi tego sprzedało samego dnia się wieczor. na pniu krótką no, jak przyszłam i się, wiesz, ta pani była taka ostra. Nie wiem, na pewno oglądałeś film Diabeł ubiera no się tak. u prady. Ja nigdy nie chciałam pracować dla marek modowych, ale nie wiedziałam, że to jest aż tak. Wiesz, czasami ta pani ze swoją asystentką powiedziała, że. Jakie są ceny tych świeczników? Ja mówię, że nie znam ceny, wie pani, bo to są jak świeże bułki, które wyszły z piekarnika. Ale dzisiaj po południu będzie tutaj właściciel firmy, więc na pewno ceny będziemy znali już po południu. I ona wyciągnęła wizytówkę, która była w formacie A5, na czerpanym papierze. I zobaczyłam tutaj imię, nazwisko, Christian Dior, art dyrektor. No, to był dla mnie szok. I ona od razu chciała te świeczniki. Więc od tego czasu, już dzisiaj to jest 8 lat, i nadal są. Sprzedajemy je tylko, jak na razie z Diorem, tak, ale tylko i aż, bo dzięki temu i firma na południu Włoch ma bardzo, y, coraz większe zamówienia, a, a rzeczywiście te świeczniki się sprzedają na całym hmm. świecie. Czasem taki przypadek potrafi zmienić dużo. I w dobrą i w, do, i w złą stronę, jeśli mówimy o kreatywności. Ale tak jak mówiłam na początku tej rozmowy, że ten przypadek y, ma też oczywiście znaczenie. Natomiast jeżeli się przydarzy w złą stronę, to trzeba umieść się z tego podnieść po prostu. Przyślesz nam linki do swoich rzeczy, to umieścimy w opisie na pewno, że można Dziękuję było sobie bardzo, klikać. Mamy na Facebooku grupę wokół podcastu. Mhm. Zechcesz się przyłączyć? Absolutnie tak. No to... Już dzisiaj rano o tym myślałam. A, właśnie. No to już wyślemy zaproszenie. Absłuchując inne m, rozmowy, bardzo ciekawe rozmowy. Będzie, będzie nam bardzo miło, jeśli dołączysz. I cóż, ja ci. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, za to, że zechciało ci się tu przyjechać specjalnie. Nie myślałem, że jedziesz aż specjalnie, wydawało mi się, że jedziesz specjalnie. Obiecałem ci, że przyjadę. Także to wielki komplement, bardzo ci dziękuję. No, no mnóstwo rzeczy się dowiedziałem. Była to jak zwykle wielka przyjemność z tobą pogadać. Dziękuję Ci bardzo, Robert, za zaproszenie i to dla mnie była wielka przyjemność, jak zwykle z Tobą porozmawiać, ale też jak zaprosiłeś mnie do tego podcastu, jak mi o tym zacząłeś opowiadać. Raz, że nie mogłam Ci odmówić jako przyjacielowi i osobie, którą bardzo cenię, a dwa, że od razu wiedziałam, że to będzie coś bardzo mądrego nie mówię tu o moich wypowiedziach, ale w ogóle ten projekt, który Ty tworzysz. Że to jest właśnie coś bardzo potrzebnego w tym dzisiejszym świecie, bo ty zapraszasz różne osoby do tego podcastu, do tych rozmów, prawda? A rozmawiasz o kreatywności, o tym, co każdemu w duszy gra, że tak powiem. I to się, po, to się pokrywa z tym, co też ja myślę na ten temat, że, że, że każdy może być kreatywny. W różnych dziedzinach, prawda? Ta kreatywność jest, tylko trzeba umieć ją wydobyć. No i też wydaje mi się, że to są bardzo ważne rozmowy w dzisiejszym świecie. Mam nadzieję, że uda nam się cokolwiek zmienić na lepsze. Mm -hmm. No właśnie. To ja Ci dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki wielkie. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj. Zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytu tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.